Od 30 sierpnia rusza nowa seria Złomowiska.pl na Discovery Channel i tam nasi widzowie w każdą środę o 22 będą mogli zobaczyć perypetie naszych bohaterów. Ekipa Discovery Channel Polska odwiedziła dzisiaj Jaworzno. Ich wizyta związana była z kręceniem kolejnego odcinka programu Złomowisko.pl. W nowej serii programu pojawi się wóz strażacki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrowy Narodowej, którego złomować będzie jedna z firm złomiarskich z Radostowic. Bohaterami programu są właściciele i pracownicy złomowisk, których pracę potem możemy oglądać na ekranie. Dla nas każde zlecenie jest ciekawe, tam gdzie to nasi bohaterowie, bo my towarzyszymy ich pracy, pokazujemy, jak oni sobie radzą i im trudniej, tym dla nas lepiej. Dzisiaj mamy nietypową sytuację, bo wóz jest złamany i załadunek nie był prosty, więc musieli sobie w oryginalny sposób z tym problemem poradzić. Dla nas super jest również to, że mogliśmy tutaj przyjechać i straż zgadza się, abyśmy mogli to pokazać, bo w Polsce jest tak, że trudność przy realizacji tego typu programów polega na tym, że nie każdy się zgadza, aby pokazać jego pracę. My nie robimy nic złego, pokazujemy pracę tak, jak ona wygląda naprawdę. Ja myślę, że dla osoby, dla widza, który nie zna branży złomowej, który nie zna specyfiki tej pracy, jest to mega ciekawe. Przypomnijmy, rama wozu strażackiego należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej z Dąbrowy Narodowej pękła na początku marca tego roku. Pojazd złamał się na pół i nie nadawał się do użytku. W programie będziemy mogli zobaczyć, z jakimi problemami podczas załadunku zepsutego wozu musiała mierzyć się ekipa złomiarska. Odcinek będziecie mogli obejrzeć na kanale Discovery Channel.